Ekscelencjo, księże biskupie Władysławie, pasterzu kościoła tarnowskiego, wraz z braćmi kapłanami, państwo parlamentarzyści, pani wojewodo, panie marszałku województwa podkarpackiego, panie starosto mielecki, szanowni goście, na czele z panem ministrem rolnictwa, kochani rolnicy, drodzy bracia i siostry uczestniczący w niedzielnej Eucharystii, bądźcie pozdrowieni w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj świętujemy 21. niedzielę zwykłą w ciągu roku i zanosimy Panu Bogu nasze uwielbienie i dziękczynienie, bo On jest Panem i Gospodarzem wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, jak za chwilę będziemy wyznawać w credo. Dzisiejsza niedziela została również wybrana na dożynki wojewódzkie, czyli dziękczynienie diecezji tarnowskiej i województwa podkarpackiego za pracę rolników, ogrodników, pszczelarzy, pracowników przetwórstwa owocowo-warzywnego i handlowców, którzy oferują owoce pracy rolniczej wszystkim mieszkańcom wsi i miast, bo wszyscy korzystamy z pracy rolniczej. Każdy udział w Eucharystii niesie człowiekowi światło i siłę, a równocześnie daje okazję, aby powierzyć Bogu swoje radości i troski w modlitwie. Światłem na drodze naszej wiary jest Słowo Boże. Dzisiaj słyszymy bardzo ważne treści. Gospodarz świata i człowieka zatroskany jest o cały świat i o każdego człowieka. Mieliśmy śpiewać przed chwilą wezwanie z psalmu responsoryjnego. Całemu światu głoście Ewangelię. Na ziemi diecezji tarnowskiej i rzeszowskiej to wezwanie jest bardzo wyraźnie słuchane zarówno przez pasterzy Kościoła, jak i duszpasterzy. Wielu kapłanów z naszych diecezji trudzi się na wszystkich kontynentach, aby Bóg był znany i kochany oraz słuchany, bo On jest najlepszym Ojcem, któremu zależy na każdym człowieku. Arcybiskup Dżameny, który już kilkakrotnie odwiedził Tarnów i Rzeszów, powiedział, że gdybyśmy dysponowali większymi środkami materialnymi i mieli większą ilość misjonarzy, Czad byłby dzisiaj afrykańskim krajem katolickim, bo tamtejsi ludzie wiedzą, że gdy pojawi się misjonarz, to będzie również szkoła i będzie prowizoryczny szpital. Islam nie troszczy się ani o oświatę, ani o miłosierdzie. Prorok Izajasz, który dziś do nas przemówił, objawił Bożą wolę. Pan chce, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Taką szansę dał nam Ojciec w swoim Synu, jedynym Odkupicielu człowieka i świata. W Jezusie Chrystusie wszyscy jesteśmy odkupieni. Ale od każdej i każdego z nas zależy,
czy skorzystamy z łaski zbawienia? Oto uczniowie pytają Pana Jezusa zdążającego do Jerozolimy na mękę i śmierć. Czy wszyscy będą zbawieni? Jezus nie podaje ani liczby, ani też nie potwierdza tego pytania. Lecz mówi o tym, iż zbawienie zależy od postawy człowieka. Zaprawdę powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu, zasiądą z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem, choć nie chodzili do jerozolimskiej świątyni, nie śpiewali psalmów i nie znali dokładnie przykazań. Do zachodu. A tę drogę współcześni nauczyciele, laicy Europy chcą skrócić o połowę. Benedykt powiedział i zapisał dla pokoleń. Ora et labora. Módl się i pracuj. Modlitwa jest sprawdzianem więzi z Bogiem, zaś praca znakiem posłuszeństwa Bogu i formą doskonalenia się pracującego oraz szkołą solidarności z braćmi i siostrami, z którymi można się dzielić owocami swojej pracy. W tym miejscu warto wspomnieć, że ziemia mielecka chlebem nie bogata, a doświadczona przeciwnościami miała okazję korzystać z braterskiej solidarności rolników i nie tylko wtedy, kiedy była poddawana próbom kataklizm. Warto również zauważyć, że nasz Pan Jezus Chrystus, ustanawiając nowe przymierze, tajemnicę swojej obecności i środka uświęcającego, złączył je z owocami rolniczej pracy. Chleb i wino, które za chwilę mocą konsekracji staną się w Eucharystii ciałem i krwią Pana, pokarmem i nadzieją. Uroczystości skłaniają nas do wyrażenia wdzięczności najpierw Panu Bogu, bo każdy dar pochodzi z góry od Ojca Świata. A wspomniany już Jan Kochanowski, tłumacząc psalmy, napisał: jeżeli pańskiej nie macie pomocy, na nic się przyda wstawać o północy. Ale dożynki to także czas dziękczynienia rolnikom. Dzisiaj rolnikom Podkarpacia, diecezji tarnowskiej, ale podobne uroczystości odbywają się na terenie archidiecezji przemyskiej i przy katedrze rzeszowskiej dzisiaj. Przede wszystkim dziękujemy rolnikom za ich trud, jaki wkładają w gospodarowanie podkarpacką ziemię. A ten trud jest wielki. Biorąc pod uwagę tegoroczną pogodę, to ten trud jest olbrzymi. A równocześnie rolnicy to ludzie solidarności, wrażliwi na los biednych, potrzebujących, na los tych, którzy oczekują wsparcia czy kawałka chleba. I dzisiaj w imieniu Caritas pragnę wszystkim darczyńcom miłosiernych darów powiedzieć dziękujemy. Zwróćmy dzisiaj także uwagę na zmagania, jakie polska wieś przeżywa w naszych czasach. Pewnie każdego dnia mieszkańcy Podkarpacia, synowie i córki podkarpackich gospodarzy, a nierzadko sami gospodarze, muszą emigrować za granicę, aby stawać się
służącymi u bogatych gospodarzy innych krajów europejskich. Przypomina to czasy sławy Nęcy Galicyjskiej, której pragną zapobiegać duchowy i polityczny przywódca kołów polskich, jakim był syn tarnowskiej ziemi Wincenty Witos, pod którego imię wielu się podszywa, ale postawa i ideały oraz sposoby realizacji tej troski, którymi żył na co dzień, są im zupełnie obce. Nie od rzeczy będzie w tym miejscu, w Mielcy, przywołać wielkiego dobrodzieja Polski Podkarpacia z okresu kryzysu międzywojennego, a tym człowiekiem był Eugeniusz Kwiatkowski, twórca COP, który bez funduszy unijnych budował polską gospodarkę zniszczoną przez zaborców, aby Polacy mogli być u siebie i budować swój kraj. Nie wiem, czy w ogóle, czy też ilu pomników doczekał się on na Podkarpaciu, dla którego uczynił tak wiele, choć stąd nie pochodzi. Szkoda również, że zarzucono myśl prezydenta Lecha Kaczyńskiego o remanencie strat, jakie poniosła Polska podczas II wojny światowej, której przecież nie rozpętała. A dziś czas od czasu winowajcy mówią o swoich stratach, zaś wrogowie naszej ojczyzny, a nawet prezydent USA mówią o polskich obozach koncentracyjnych. Biorąc pod uwagę fakt, że lekcje historii są u nas zmniejszane, a zapał wielu młodych anemiczny, możemy tracić prawdę o samych sobie jako o narodzie i o naszej przeszłości. Zaś bez korzeni nie ma wzrostu. Jednym z groźnych problemów, który dotyka Polski, w tym szczególnie polskiej wsi, jest problem starzenia się jej mieszkańców i brak chęci do pozostawania na wsi. Niebawem rozpocznie się nowy rok szkolny. Niestety w wielu wioskach już nie będzie od tego roku lekcji w szkole, również na Podkarpaciu. Dzieci będą przewożone do szkół gminnych. Wielu mieszkańców rozpaczliwie broni swoich szkół, najczęściej bezskutecznie. Nikły przyrost naturalny ze względu na wyjazd młodych w świat, a nierzadko dziwna polityka samorządu sprawiają, że na Podkarpaciu mamy coraz powszechniejszą praktykę zmiany organu prowadzącego szkoły z gminy na stowarzyszenie. Powoduje to dodatkowe obciążenie rodziców. Ciągle się mówi o bezpłatnym szkolnictwie w Polsce. Tracą również na tym finansowo nauczyciele. Ponadto nieszczęsna polityka podręcznikowa, na której dorabiają się różne firmy wydawnicze, napełnia smutkiem i niepokojem. Innym mankamentem jest fakt, że wiele domów pustoszeje. Niektóre zostają przekształcone na dacie, a pola coraz częściej zarastają ugorem. Tymczasem chleba potrzeba zawsze, dzisiaj i jutro. Dlatego modlimy się o mądrą politykę rolną w Polsce. Nie wystarczy tylko unijna pomoc, ale trzeba mądrych ustaw chroniących polskiego rolnika i jego gospodarowanie. Nie chodzi tylko o zabezpieczenie własności rolnej, o którą walczą rolnicy Pomorza Zachodniego, ale o jasne zasady w gospodarowaniu polskimi płodami. Tutaj nie może się liczyć tylko konkurencja cenowa z zagranicą. Ostatnio rozgoryczeni rolnicy pytali, gdy spółki obniżyły często o połowę zapłatę za skupowane zboże i rzepaki, a czy wrócą nam połowę podatku, który zapłaciliśmy według ubiegłorocznych stawek? Czy zwrócą nam połowę zapłaty za ziarno siewne?
czy obniżą kombajniści o połowę usługi za omłoty. A pociecha, że będzie komisja sprawdzać i za 3 miesiące ogłosi rezultaty, jest raczej wątpliwą pociechą. Część Podkarpacia przeżywa wyborczą gorączkę. Kandydaci uśmiechają się z afiszu. Wielu pyta, czy pójść do głosowania. Tak, pójść. Jeśli mamy być współgospodarzami w naszym kraju, potrzeba nam dobrych gospodarzy, którzy myślą po polsku o przyszłości. Przypatrzmy się dotychczasowej drodze politycznej kandydatów, popatrzmy, kto ich popiera i wybierzmy według własnego sumienia naszego reprezentanta, któremu na sercu leży nie tylko mandat, ale troska o małą i wielką ojczyznę. Dożynki wojewódzkie to święto gospodarzy województwa. Pani wojewody, pana marszałka, starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów. Czego wam dzisiaj życzyć? Światła Ducha Świętego i Bożej pomocy. Mądrych doradców i współpracowników. A nade wszystko wierności Bogu, Polsce i człowiekowi. Nasze troski, przyszłość naszej ojczyzny i rolników to letnie świętej Bożej Matce, która była zatroskana o swojego Syna, jest zatroskana o Kościół i każdego człowieka. Dzisiaj w wielu sanktuariach naszych diecezji wspominane jest i obchodzone uroczyście święto Matki Bożej Pocieszenia. Módlmy się więc o tę opiekę słowami starodawnej pieśni. Matko Pocieszenia, życia strzeż i zdrowia, od powietrza wojny, ognia i przednowia, o przeżegnaj jak kraj długi nasze prace, nasze pługi, strzeż naszego domu, mienia, święta Matko Pocieszenia, nie opuszczaj nas. Matko Pocieszenia, wejdź w rodziny nasze. Święty pokój Boży w każde wnieś poddasze. Wiarę ojców, miłość matek i niewinność ratuj dziadek. Wśród zepsucia i zgorszenia, święta Matko Pocieszenia, nie opuszczaj nas. Matko Pocieszenia, niby żywe łany. Do Twych stóp się chylą wszystkie nasze stany. Złącz miłością domy, chaty, wsie i miasta i warsztaty. Usuń waśnie, rozdwojenia, święta Matko Pocieszenia.